Ja osobiście czułam się bardzo wyalienowana w dzieciństwie, dorastając i nie wiem, co by było, jakby ta społeczność nie dała mi tego poczucia przynależności. Siema skatery i skaterki. Mamy dzisiaj wyjątkowy dzień. 8 marca jest dzisiaj Dzień Kobiet, dlatego zabieram Was dzisiaj do Krakowa, do Street Parku, gdzie odbywa się Girl Skate Day. Przygotowane zostały warsztaty przez Łukasza Bunia, który bardzo przyłożył się do tych warsztatów, bo dziewczyny przyprogresowały dzisiaj dość mocno. Dla mnie kobiece jest to, że pójdę sobie na deskorolkę. Dla kogoś może być kobiece to, że pójdzie sobie zrobić paznokcie. Także według mnie to jest indywidualna sprawa i każdy odbiera to tak, jak uważa. No więc nie zawsze jest tak, jak byśmy chciały, niestety. Czasami zostają wbijane nam takie malutkie szpileczki, żeby pokazać nam, że tak naprawdę wcale nie jesteśmy takie fajne, jak byśmy chciały. Ale my nadal będziemy w tym trwać. I dzisiaj taka sytuacja się też wydarzyła. Było to na live'ie, także wszyscy to widzieli. Pewnej osobie nie spodobało się bardzo to, że dzisiaj się właśnie tak bawimy i że jesteśmy obdarowane takimi prezentami z powodu Dnia Kobiet. I jeśli nas oglądasz, to wiedz o tym, że naprawdę nie obchodzi nas to, co mówisz i to, co piszesz. I nikt nie przyznałby ci racji w tym wszystkim, także i tak będziemy to nadal robić, bo jesteśmy silne. Twardo babki. Tyle. Dużo lepiej. Proszę bardzo, Justyna, Juicy, proszę wszystkie tutaj i próbowały. W dniu dzisiejszym z głównymi sponsorami był Vans i dziewczyna, która zasponsorowała tak naprawdę tatuaż o wartości 1000 zł. Była to Karolina, na której Instagrama gorąco zapraszamy, bo są tam bardzo fajne prace, które powinniście zobaczyć. A jeśli chodzi o Vansa, to bardzo chcielibyśmy podziękować Kasi, która zasponsorowała dzisiejsze nagrody dla dziewczyn, które wzięły udział w warsztatach, przede wszystkim w warsztatach i w zawodach. I jesteśmy bardzo dumne, że się odważyły dzisiaj to pokazać, właśnie tą kobiecość.